Cześć, witam Was serdecznie, Rafał Rogowicz. Kolejna część naszego spotkania, rozmowy z Pawłem Sławikiem, kierowcą rajdowym. W poprzednim odcinku mówiliśmy o kryzysie. Ty z kryzysem sobie poradziłeś. W tle mamy zdjęcie. Chciałbym, żebyś powiedział coś więcej. Gdzie znalazłeś motywację, żeby znowu powrócić do ścigania, żeby znowu zbudować team i żeby realizować swoją pasję i marzenia? Czyli motywację znalazłem wśród ludzi pozytywnie nakręconych. Każdy z nich realizuje swoją pasję, mniejszą, większą. I ten moment takiego odbicia, kiedy po rajdzie Barbórki w 2016 znalazłem u siebie wiele rzeczy do poprawy, postanowiłem zacząć od pracy u siebie, tak? Ze swoim ciałem, ze swoją głową. Od ciała, ale też głowa podpowiedziała, zrób coś z ciałem. Dokładnie tak. Widziałem swoje minusy i musiałem coś z tym zrobić. Zacząłem od zbijania wagi. I to sporo zrzuciłeś tej wagi, prawda? 25 kg. 25 kg. W jakim odstępie czasu? Też takim chyba krótkim. Zajęło mi to rok. 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 To było takie, wydaje mi się... Czyli przemyślane działanie też tutaj. Przemyślane działanie i praca motoryczna z trenerem. Koordynacja, budowanie mięśni, których mi zupełnie nie miałem. Okazało się na rajdzie, że mięśnie u mnie nie funkcjonują. Nie jestem w stanie sprawnie działać za kierownicą. I to u siebie odkryłem i postanowiłem to zmienić. A pomogły mi w tym biegi Run-Magedon, bo tak naprawdę tutaj nie dość, że sprawdzałem się fizycznie, to i też pracowałem nad głową i to dosyć konkretnie. I podczas takich zawodów zdarzyła się taka historia, która w sumie stała się już anegdotą. Jak na Skrzycznem, tak? Biegałeś, tak? Tak. Nagle stwierdziłeś, że nie biegniesz dalej, jesteś załatwiony, wypompowany, nie masz już siły, przewróciłeś się i wtedy się pojawił anioł. Anioł, 60-letni anioł. 60-letni anioł. I co on ci powiedział? Powiedział mi, że na pewno dam radę. Czy jeden z uczestników zatrzymał się, widząc, jak ty leżysz? Tak. I co on ci wtedy powiedział? Słuchaj, chłopaku, zbieraj dupę, tu masz kawałek czekolady. Magiczna kostka czekolady, która smakowała wtedy chyba jak nic innego. Podniosłem się i poszedłem do góry. To był też taki przełom, że zobaczyłeś tego faceta, który pomimo swojego wieku świetnie sobie radzi i pomyślałeś, a dlaczego nie ja? Tak? Rafał, dla mnie to był szok, że ja mimo swojego wieku jestem słabszy od tego człowieka i ja mówię sobie, ja też tak chcę. Ja też chcę pracować nad sobą i chcę w przyszłym roku wbiec. No i kolejny rok, tak powiem, pokonałem kolejne biegi, wydaje mi się, z lepszym skutkiem. Już nie było tych sytuacji i teraz ja mogę motywować innych. I też zawodowo się dużo zmieniło, bo twoja praca była na tyle interesująca, że też spotykałeś się z wieloma ludźmi i ci ludzie też cię inspirowali, bo byli otwarci, byli pozytywni, jak dzieliłeś się z nimi swoją pasją, czułeś taki podatny grunt i oni też spowodowali, że... Każdy z nich też opowiadał mi o swojej pasji. To powodowało, że napędzałem się tak jakby ich siłą, tak? Oni też realizowali swoje cele, swoje plany i udowadniali mi, że nie wolno się załamywać. I zupełnie od siebie odtrąciłem ludzi, którzy mówią, Paweł, po co ci to? Co ty chcesz robić? Gdzie ty chcesz iść? Chcesz jeździć z powrotem? Przecież ty, człowieku, masz tyle lat. Jak chcesz do tego wrócić? I to dało mi takiego kopa. Taka przewrotność, że ludzie mówią, zostaw to, to już odpuść sobie, bo to już nie ten czas. A ja powiedziałem, że mimo wszystko dam radę i wiara w siebie, konsekwencja, ciężka praca. Ludzie, których spotykam wokół siebie w tej chwili i za to im po stokroć dziękuję, bo gdyby nie oni, to pewnie byśmy tutaj nie rozmawiali. Powoduje to wszystko, że na nowo uwierzyłem w to, że można realizować swoje marzenia i że warto. Okay. Dziękuję, Pawle. Dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam Was do obejrzenia ostatniej części naszej rozmowy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Podoba Ci się? Jeśli tak, subskrybuj kanał Rozwój Słodki Live, zostaw komentarz i łapkę w górę. Dzięki, że tu jesteś.